kochani, witam Was bardzo serdecznie w piątkowy poranek, jest godzina 7 i powiem Wam, że dzisiaj idę pierwszy dzień do pracy. Mam na 9 do 16.15. Powiem Wam szczerze, że trochę się stresuję tym, że muszę zostawić na tak długo Wikę. Mam nadzieję, że damy radę. A teraz idę robić śniadanko dla mnie i dla Niuni i jeszcze się do Was odezwę. Pojadę do pracy, chciałam Wam pokazać książkę, którą ostatnio czytałam i którą serdecznie Wam polecam. Jest to tytuł Zgadnij kto. Jak widzicie, jeden pokój, 5 podejrzanych, 3 godziny na wykrycie zabójcy. Tutaj pokażę Wam spis, bo jak zacznę Wam dokładnie streszczać, to nie będzie po co czytać. Więc 11-letni Morgan rozwiązuje zagadkę śmierci nauczyciela matematyki, mimo że wszystko wskazywało na samobójstwo. Morgan odnajduje zabójcę 25 lat później. Budzi się w zamkniętym pokoju hotelowym, przykuty kajdankami do łóżka. Oprócz niego jest tam 5 nieznajomych, a w łazience leżą zwłoki. I któraś z tych osób właśnie jest mordercą i ten Morgan ma 3 godziny, by odkryć, kto tak naprawdę jest tym mordercą. I jak wiadomo, w takich sytuacjach jest panika. Każdy siebie oskarża. I Morgan tak naprawdę musi się skupić i wrócić 25 lat wstecz, żeby przypomnieć sobie wydarzenia z tamtych czasów. A jak kończy się ta historia, niestety Wam nie zdradzę. Napiszcie mi, czy czytaliście tą książkę i czy zamierzacie ją kupić i czy w ogóle lubicie kryminały. Jestem już w aucie, będę jechała do pracy i powiem Wam, że jest mi tak przykro ją zostawiać, ale mam nadzieję, że pierwszy dzień będzie najgorszy, później już będzie z górki. No Wika zrobiła mi papada, mi buziaczka i się bawiła, a ja ciężko było wyjść, wiecie. Pewnie mamuśki mnie zrozumieją. Dobra. Kończę gadać i jadę. Ja jestem najbardziej pechową osobą na świecie. Tak, pierwszy dzień w pracy, a ja zapomniałam telefonu, nawet nie będę mogła zadzwonić, jak tam Wiki. Po prostu zastanawiam się, czy wracać, ale nie zdążę, bo mam tylko 15 minut, także super. Cześć kochani, jak widzicie, jestem już w domu. W sumie już jakiś czas jestem w domu, ale musiałam wyprzytulać Wikę. Dałyśmy jakoś radę, więc nie jest źle. Teraz powiem Wam tak szczerze, że idę jeść obiad. Jutro mam wolne i pojutrze weekendzik, także na pewno będę dla Was nagrywała. Wiem, że bardzo lubicie, jak Wam pokazuję, jak sobie coś kupię i mówiłam też Wam ostatnio, że poszukuję kurtki. Wczoraj byliśmy z Danielem na zakupach i jednak kupiłam tą, o której myślałam od początku, także za chwilę Wam ją pokażę. Zdecydowałam się na taką pudrowo-różową kurteczkę tutaj ze ściągaczami, ale powiem Wam tak szczerze, że mi się bardziej podoba, jak ona jest taka szersza i nie ściągnięta. Na rękawkach ma takie gumeczki. Powiem Wam tak szczerze, że nic mi się nie podobało, także musiałam się na coś zdecydować. Ma taki bardzo fajny, duży kaptur i kosztowała, już Wam mówię, chyba mam jeszcze metkę. I tutaj 230 zł bez grosza. Cześć kochani, witam Was serdecznie w drugim dniu. Powiem Wam, że zrobiłam sobie małą przerwę jednodniową i dzisiaj stwierdziłam, że kończę nagrywać tego vloga, może przeciągnę go nawet do jutra. Jak widzicie, ja już jestem ubrana. Dzisiaj mam taką zwykłą białą bluzeczkę i takie jeansowe spodnie. Jak widzicie, mała zmiana, pokręciłam włosy, coś mi się po prostu chciało innego. Teraz idę jeść śniadanie i za chwilę wychodzimy z Wiką na spacer. Znowu poszedł na drzemkę z tym małym urwisem. No kto?
Tak, to byłam. Znowu ja. Powiedz, mama ostatnio coś ze mną śpi. Za często, tak? Och, już mi ucieka lala. Proszę. My teraz się zbieramy i jedziemy do Daniela mamy. A później w sumie nie wiem, czy gdzieś wyjdziemy, czy... Będziemy oglądać jakiś film, no zobaczymy. Powiem wam, że dzisiaj też tak za wiele nie nagrywam i chyba nie biorę nawet aparatu. Ale dokończę tego vloga jutro. Niedzielę poświęcamy dla rodzinki. Cześć kochani, dzisiaj się witam z wami w kolejnym dniu tego vloga po drugiej stronie aparatu. Wczoraj byliśmy w Lublinie, ale tego już wam nie nagrywałam. To będzie taki kilkudniowy vlog łączony. I zobaczcie, odebraliśmy swój film ślubny. Mamy go w trzech kompletach. Na pendrive'ach, które już mogliście zobaczyć u Karoli. I wczoraj wstawiłam wam klip ślubny. Mam nadzieję, że wam się podobał, ale po ilości komentarzy twierdzę, że tak. Ja jak widzicie mam mokre włosy, dopiero wyszłam spod prysznica. Idę je wysuszyć i pomalować się, ogarnąć i niebawem będziemy wychodzić z Wiką na spacer, bo jest naprawdę przepiękna pogoda. Ja już pomalowana jeszcze tylko szminka i powiem wam, że mam tutaj nowość w mojej kosmetyczce, taką kredkę z Golden Rose, numerek 10, więc zobaczymy jak będzie wyglądała na ustach. I powiem wam, że bardzo fajnie się prezentuje na ustach, także cieszę się, że ją kupiłam. Kto tu tak narozrzucał zabawki, Wiktoria? Kto narozrzucał zabawki? Halo? Niunia? Sprzątamy? Wika? Sprzątamy? Jak wiecie, miałam iść z Wiktorią na spacer, ale powiem wam, że zbliża się pora jej drzemki, więc stwierdziłam, że pójdziemy jak w stanie, a teraz jadę do Biedronki na małe zakupy, a w swojej skrzynce znalazłam liścik z maseczką z Ali, więc dzisiaj będziemy testować, zobaczymy jak się sprawdzi. Wrzucam ją do torebki i jedziemy na zakupy. Co wy na to, żebym zrobiła wam food haul w samochodzie? Więc wracam do domu, wyjęłam wszystkie zakupy, żeby wam pokazać. Kupiłam paprykę, banany, serek taki kanapkowy. Ja go dodaję do sałatki. Kiełki brokułu. Do tego sałata lodowa. Dwie mandarynki na spróbowanie, czy już są dobre. Pomidor, serek waniliowy. Wzięłam taki mus dla Wiktorii, pasta, do tego tak już niejedzeniowo wzięłam płyn. Były jeszcze takie różne ciuszki dla dzieci, więc wzięłam Wiktorii dwa razy takie body na rozmiar już 92. To jest podobno 100% bawełna. Powiem wam, że są mega milusie. Spodobał mi się wzór, więc stwierdziłam, że wezmę i zapłaciłam za nie 24,99. Także cena nawet fajna. A gatunek naprawdę wydaje się super. I to chyba, tak patrzę, całe moje zakupy. Mogę wracać już do domu. Okej, zapomniałam jeszcze o jednym, przecież nie byłabym sobą, gdybym nie wzięła czegoś słodkiego. Tym razem padło na mini paluszki z nadzieniem o smaku miętowym. To jest ciemna czekolada właśnie o smaku mięty. Powiem wam, że ja bardzo lubię połączenie czekolady z miętą, więc nie mogłam się oprzeć. Moi drodzy, Wika już po drzemce, więc my zmierzamy w kierunku placu zabaw i odezwiemy się, jak już będziemy na miejscu. I już jesteśmy na placu zabaw. Wyjmuję Wiktorię z wózka i będziemy się bawić. Powiem wam, że jest dzisiaj bardzo fajna pogoda. Idealna właśnie na plac zabaw. Tak, wychodzimy i idziemy, tak? Już. Proszę. Gdzie Niunia chce iść? Idziemy? Chodź. No? Idziemy się bawić, chodź. Powiem wam, że już tak fajnie, jak dziecko chodzi, bo pójdzie sobie tam, gdzie chce i nie trzeba wszędzie nosić. Powolutku, Wikunia. Gdzie ty się tak śpieszysz? Pulling up outside, baby. You've got something on your mind. One thing that lights the fire deep inside me. How many times do I got to tell you? This is what you're looking at, but you look straight through me. There's so much more to you than my body. How many times?
tam zmiana planów. Powoli, powoli. I zmierzamy już w kierunku domu. Wiktoria się pobawiła, więc można wracać do domu. Pa, pa. Buziaczek, prześlij buziaczka. Mua. Pięknie. Byliśmy ze spaceru i powiem Wam szczerze, że oglądamy teraz Wesele po raz drugi. I tak się zastanawiam, czy chcielibyście może zobaczyć taki długi skrót całego Wesela, bo wstawiłam Wam taki krótki klip, powyżej 3 minut, a tak by trwał troszeczkę więcej, około 9-10, jakoś tak. Więc jeśli macie ochotę taki zobaczyć, możecie pisać mi na dole. A ja wczoraj również dostałam zdjęcia z naszej sesji plenerowej. Na razie tylko 4, w tym jedno to samo, tylko jedno właśnie czarno-białe, drugie w kolorach. I za chwilę Wam te zdjęcia pokażę. I to jest pierwsze zdjęcie, możecie je zobaczyć na Instagramie, także serdecznie Was zapraszam, żebyście właśnie je zobaczyli tak w pełnej okazałości. To jest kolejne, którego już nigdzie więcej nie możecie zobaczyć, bo nie opublikowałam go nigdzie. Ja i piękny konik. I to takie o zachodzie słońca. Ciemna noc, ja się dopiero do Was odzywam, ale wróciliśmy dopiero do domu. Byliśmy jeszcze na zakupach w Rossmanie, minus 55%. I kupiłam kilka rzeczy, ale tak naprawdę 3 z nich nie mogę Wam pokazać, bo idą one do kalendarza adwentowego dla Ady z kanału Dacolka, bo w tym roku wymieniamy się właśnie kalendarzami adwentowymi, a co sobie kupiłam, już Wam pokazuję. Powiem Wam szczerze, że nie szalałam, bo mam dużo zapasowych kosmetyków jeszcze, ale potrzebowałam jakiegoś podkładu fajnego. Do tego mam i iOS-a kokosowego, i mój ulubieniec, tusz do rzęs. Nie zwracajcie na to, że mam lekko czerwoną rękę, ale testowałam szminki. Powiem Wam szczerze, że żegnam się już z Wami. Chyba kończę tego vloga, więc widzimy się niebawem. Pa, pa!